to, no, szukaj płyt, to, chodź. Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, Subs. Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99 i 100. Popmaster Record Shop, to właśnie tu się znajduję. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi, a zaczniemy od czego? Nie od czarnego krążka, a od kolorowego krążka, który notabene został niedawno sprzedany, ale nie wysłałem klientowi. Próbowałem się do niego dodzwonić, nie odbiera telefonów. A cóż to za krążek? Jive Bunny. Picture Disc Jive Bunny. Dlaczego nie wysłałem? Dlatego, że przed wysyłką staram się chociaż fragmenty płyty przesłuchać. No i muszę powiedzieć, tragedia. Płyta przeskakiwała dosyć mocno. Postanowiłem ją umyć. Przeskakiwała jeszcze bardziej. Umyłem na drugiej myjce. Jeszcze bardziej przeskakiwała. Ręcznie myłem. Nic się nie zmieniło. No i cóż, pomyślałem, że płyta zniszczona, ale nie ma do czego się przyczepić. Postanowiłem wziąć tą płytę do domu. Wrzuciłem na gramofon w domu. Nic nie poskakiwało mi. Żaden kawałeczek. Wszystko leciało od A do Z. Dziwna sytuacja. Pierwszy raz się z czymś takim zdarzyłem. Spotkałem, znaczy się. Dobrze, wracamy do płyt, już do czarnych krążków. Zacznijmy od Maxa Singley. Mike Oldfield przedstawia Bonnie Tyler. Dobra, jak przedstawia, to proszę bardzo. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Band of Gold. Band of Gold, long version, it's not enough. To nie wystarczy. Mike Oldfield przedstawia Bonnie Tyler, to właśnie tą płytę tytuł cytowałem przed chwilą. 87 rok i to zdaje się też 87 rok. 86. Dobrze. Teraz pora na Leonarda Cohena. Leonard Cohen i Recent Songs. Proszę bardzo. A to między innymi The Gypsy, Wife of Lady of Solitude. Homeblade in Love, The Guests. Jeszcze raz piosenki Leonarda Cohena, w tym, że na płycie piosenki Leonarda Cohena, Songs of Leonard Cohen. Proszę bardzo. No i tu mamy Zuzannę, mamy Winter Lady, Siostry Miłosierdzia. Co tam jeszcze mamy? So Long Marianne. Dużo, dużo przebojów. Chociaż to nie jest składak. A tu przede mną składak. I między innymi na składaku znajduje się Living Next Door to Alice, czyli drzwi z Alicją, po polsku tak to w radiu zapowiadano. Czy Lay Back in the Arms of Someone, leżąc w czyichś ramionach. Smoky, The Best, chciałem powiedzieć 14 największych przebojów, bo to jest cena 14,80, ale przebojów jest mniej, 10. To samo dotyczy tej płyty, 10, nic się nie zmieniło. Smoky, największe przeboje. No, teraz przechodzimy do Vana. Ten Van to Morrison. Van Morrison i Avalon Sunset. Proszę bardzo. I jeszcze jedna płytka Van Morrisona, Into the Music. Jakby było mało, to jeszcze jedna płytka Van Morrisona, wytwórnia Bellaphone i Van Morrison. I to na tyle Vana Morrisona. Teraz coś po japońsku, to znaczy nie po angielsku, nawet po amerykańsku bym powiedział. Muzyka country Kenny Rogers, ale płyta wydana w Japonii. Kenny Rogers, płyta wydana w latach 70. w Japonii. Z Obi, elegancja Francja, 2500 jenów w latach 70. w 71. kosztowała. Słuchajcie, trochę polskiej muzyki przede mną. Teraz z angielskiej wrócimy, spokojnie, spokojnie. Sława. Jaka sława? Sława Przybylska, U Brzegów Candle Rock. Proszę bardzo. Muszę Wam powiedzieć, że płyty są w fajnym stanie, gorzej z okładkami, okładki są dużo słabsze. Każdej polskiej płyty to dotyczy. Wiadomo, że płyty były raczej słabo tłoczone, no to okładki były już w ogóle tragiczne. Już jak się kupowało w sklepie. Zdzisława Sośnicka, jej drugi album pod tytułem Zdzisława Sośnicka. Sprawdzałem, pierwszy album jest pod tytułem Zdzisława Sośnicka. Pierwszy 71, a to 74 rok. Ok, słuchajcie, Dzień Matki niebawem, 29 maja, Dzień Matki, to mam piosenki dla mojej matki. Piosenki dla mojej matki, a to między innymi Irena Santor, piosenka dla mojej matki. Mieczysław Fo, Serce Matki, Do Ciebie Mamo, Violetta Villa, co tam jeszcze? Matko Moja, Tadeusz Woźniakowski chociażby, Stracić Kogoś, Czerwone Gitary. Sporo piosenek właśnie poświęconych matkom. Naszym matkom. Ok, grupa Baim i Józek nie daruję Ci tej nocy. I chociażby jeszcze, co by tutaj, gdzie te tytuły się schowały? Tutaj się schowały. W drodze do jej serca, Różowa Kula. Ok, nic nie wiem, to pierwsza strona tylko.
A na drugiej, lepiej nie mówić. Nie ma wody na pustyni? Jest, pewnie. Co mi panie dasz? Pań wam dam. Dobrze. Irena Jarocka w cieniu dobrego drzewa. Gejford okładeczka. To chyba jest druga. Już płytka na stanie, może tamta się już sprzedała, nawet nie wiem. Straciłem kontrolę. A to między innymi śpiewam pod gołym niebem. Motylem byłem, ale przytyłem. Nie, znaczy motylem jestem, dobrze. Słuchajcie, Irena Jarocka, oczy czarne. Tak? I jeszcze jedna polska płyta. Tu pani coś śpiewa o koncercie. Na dwa świersze i wiatr w kominie. Coś tego. Wiosna, dopiero wiosna radosna, a to już o jesieni. Koncert jesienny na dwa świersze, wiatr w kominie. Okej, dobrze. Grupa, to nie grupa, Elektra wydała składaczek z artystów, którzy nagrywali dla tej wytwórni. A to między innymi The Doors, The Butterfield, Blues Band, Ars Nova, Art Opera, Love, The Zodiac. Takie mniej więcej kawałeczki można posłuchać, znaczy artystów można posłuchać na tej płycie. Muzyka elektroniczna, Tangerine Dream i Tangram. Oprócz tego Klaus Schulze, Time Wind by Klaus Schulze. Gejford okładeczka, Klaus Schulze, parę filmów do przyszłości też się pojawi z innym albumem. A teraz Pola, Mordercze Pola, The Killing Fields, Mike Oldfield, Original Film Soundtrack, muzyka do filmu Mordercze Pola o czerwonych kmerach. No film straszny, z tego co pamiętam. To jeden z pierwszych filmów w 85-86 roku, jak oglądałem na 1984, a to 5 albo 6 rok, jak na wideo oglądałem. Okej, okay. Królowa Elżbieta II i Mike Oldfield. Dobrze wiecie, no. Q i E. Queen Elizabeth II. Królowa Elżbieta II i jego płyta. No, oprócz tego co? Quincy Jones, Back to the Blood. To wszystko na stronie www.popmaster.pl oraz tutaj w sklepie, gdzie się właśnie znajduję. Ja i mój piesek, który tam śpi. Gorąco jest, on niemalże zdycha. Jerry Rafferty i album Jerry Rafferty. Rok pański, 74. Teraz wokalista zespołu Mike and Mechanic, Mike and Mechanic i co? The Ace. As. Paul Carrack. I jego płytka. O, nie widziałem. For promotion only. Właścicielem jest CBS. Sprzedaż zakazana. Naklejka tutaj. A ciekawe, jaki label wygląda. Pola Carracka. Nie, no zwykły tradycyjny. Epic Records. A dlaczego CBS? Dlatego, że Epic to jest po prostu odnoga. Jedna z odnóg wytwórni CBS. Okej. Okay. Co nam zostało? Cat Stevens, Footsteps in the Dark. Footsteps in the Dark. I jeszcze Aha, Scroundel Days. I jeszcze John Lennon i Plastic Ono Band i Shaved Fish. Czyli składanka największych przebojów Johna Lennona, a to między innymi Give Peace a Change. Dwa razy. Zaczyna się album tym i kończy się tym kawałkiem. Oprócz tego Carl Torkey, Instant Karma, Power to the People, Mother, Woman is the gwiazdka of the world. Tak na Discogsie jest, już nie piszą Murzyn, że kobieta jest Murzynem świata, tylko kobieta jest gwiazdka of the world. Te gwiazdki nie oznaczają PiS, żeby coś tam z nimi robić, tylko oznaczają Murzyn. Ok, Imagine, Whatever will get you through the night, czyli piano Elton John, saksofony i tak dalej. I Lennon mówi do Eltona Johna, że ta piosenka w ogóle nie trafi na listę przebojów. John Lennon do Eltona Johna. Elton John mówi, zakładamy się, że trafi i to będzie jeszcze na pierwszym miejscu. No i się założyli. Zakład był taki, że ten co przegrywa, występuje na koncercie tego co wygrał. No i taki wyszedł singielek, epka, cztery kawałeczki, gdzie koncert Eltona Johna jest i w tym momencie wchodzi John Lennon z gitarką i zaczynają razem grać i śpiewać. Notabene Elton John jest ojcem chrzestnym syna Johna Lennona. Dobrze. Jeszcze nam pozostało The Allman Brothers. Win, loss or draw. Wygraj, przegraj lub zremisuj. Tak to można było przetłumaczyć. Gejford układeczka. Can't hit.
The Verb Is Off, a tu m.in. On The Road Again i na zakończenie totalnie Gary Moore, Run For Cover, Run For Cover. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do następnego spotkania, które już niebawem. A kiedy? Myślę, że za 2-3 dni. Dobrze, trzymajcie się. Udanego weekendu życzę, no bo dzisiaj mamy piątek, jutro sobota. No, jutro sobota. Fajnie, szkoda tylko mi tego fito, że go próbowali zastrzelić. Dobrze, trzymajcie się, hej.